Rynek stał się najważniejszym miejscem Grudziądza. Pod pomnikiem żołnierza polskiego mieszkańcy miasta uczcili kolejną rocznicę odzyskania przez naród niepodległości. Zabrzmiały salwy i słowa, które 93 lata temu dodały Polakom nadziei. Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. To święto jest dla nas Polaków chyba jedno z najważniejszych świąt w naszej historii, dlatego że po 123 latach ciężkiej niewoli, strasznej, odzyskaliśmy pełną niepodległość i powinniśmy to wszyscy czcić jak najbardziej. Grudziądzanie licznie stawili się na rynku, aby uczestniczyć w żywej lekcji historii. W uroczystości patriotycznej wzięli udział m.in. przedstawiciele grudziąckiego samorządu, służb mundurowych, radni, a także posłowie Janusz Dzięcioł i Tomasz Szymański. Panie pośle, Dzień Niepodległości, dzień szczególny, dzisiaj bardzo dużo mówi się o patriotyzmie. Czym dla pana jest patriotyzm, tak osobiście? Szczerze mówiąc, troszkę mnie pani zaskoczyła, nie byłem przygotowany jakby na to pytanie, ale ja myślę, że to jest dzisiejszy patriotyzm, to jest to, co codziennie robimy. To, czy rano wstając możemy sobie spojrzeć prosto w oczy, czy pracując wśród ludzi jesteśmy przekonani, że pracujemy dla nich, że nie zrobiliśmy im krzywdy, że wszystko to, co robimy, ma służyć temu, ma służyć ludziom wokół, wśród których mieszkamy i tym, którzy oczekują od nas pomocy. To jest ten nasz dzisiejszy patriotyzm. Dzisiaj tak naprawdę nikomu nie zależy na tym, w Europie przynajmniej, żeby były wojny, żebyśmy musieli stawać z bronią w ręku. Dzisiaj wszystkim zależy na tym, żeby mieli taki handicap, żeby im niczego nie zabrakło. Mamy jakby wielkie ambicje, którym bardzo często nie możemy podołać, ale najważniejsze jest to, żebyśmy nie patrzyli na siebie wilkiem. I to, myślę, jest chyba ten najważniejszy patriotyzm, jakiego oczekują od nas wszyscy. W trakcie obchodów Święta Niepodległości na płycie rynku prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Henryk Kuszajewski, oficjalnie pożegnał sztandar kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W związku z rozwiązaniem koła sztandar przekazano Grudziąckiemu Muzeum. Nasz sztandar, nasza kombatancka chluba od momentu uroczystego poświęcenia godnie nas reprezentował i uczestniczył we wszystkich uroczystościach patriotycznych, państwowych i na terenie miasta oraz w Warszawie, w Gdańsku i w Krojantach koło Chojnic. Sztandar żegnał wszystkich zmarłych kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, odprowadzając ich na miejsce wiecznego spoczynku. Mieszkańców i gości naszego miasta powitał prezydent Robert Malinowski. Po skończonej uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem żołnierza polskiego. Powiedzcie, dlaczego zdecydowaliście się przyjść dzisiaj pod pomnik i złożyć tutaj kwiaty? No jest to święto narodowe. Co roku uczestniczymy w tego typu imprezach, a w tym roku mieliśmy okazję przy okazji pierwszego zaistnienia Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu. Jesteśmy pierwszym rocznikiem i mieliśmy zaszczyt reprezentować tutaj na uroczystościach niepodległościowych naszą szkołę między innymi, która jest powiedzmy pierwszy rok, ale na pewno będziemy tutaj uczestniczyć we wszystkich imprezach. Jest to szkoła jakaś taka prestiżowa i na pewno nie będzie opuszczać tego typu imprez, gdzie jest to między innymi jakąś nauką. Wszyscy przede wszystkim jesteśmy Polakami, jesteśmy Grudziądzanami, tak? Więc sama obecność tutaj jest pewnym efektem patriotyzmu naszego. Stąd co roku jesteśmy i co roku będziemy, aby tutaj nasi mieszkańcy widzieli, że jako przedstawiciele Wyższej Szkoły Demokracji dbamy o cały patriotyzm, który jest tutaj w tym miejscu. 11 listopada bardzo dużo mówi się o patriotyzmie. Powiedzcie, czym dla was osobiście jest patriotyzm? Osobiście to jest raz, że fakt uczestniczenia w różnych uroczystościach, tak? Po prostu same bycie, sama obecność świadczy o tym, że myślimy o tym, tak? Że, po prostu, że hołdujemy tym tradycjom i hołdujemy tradycjom naszych przodków. To jest bardzo istotne.